Hej, z tej strony Shadow, witam Was w kolejnym filmiku. Tak jak widzicie po tytule, jest to speed draft, którego już dawno nie było na kanale, ale to nieważne. W każdym bądź razie postanowiłam nagrać speed drafta, dlatego że moje gardło jest jeszcze trochę chore. Jestem po zapaleniu oskrzeli, więc to gardło czasami odmawia mi posłuszeństwa. Ale żebyście mieli co oglądać, to dlatego właśnie postanowiłam narysować mandalę. I zobaczycie sobie na tym speeddrawie, jak ta mandala powstaje. Zapraszam Was do obejrzenia. Thank you.
więc tak właśnie wygląda ta mandala. Na początku zastanawiałam się, czy w ogóle ją pokolorować, czy nie, ale stwierdziłam, że zostawię ją na czarno-biało, bo tak po prostu lepiej wygląda. Myślę, że następną mandalę, jak będę rysowała, to kontury będą kolorowe, bo nie chcę, żeby wszystkie mandale były czarno-białe, jakie narysuję. Tak więc tak właśnie ona wygląda. Nie wiem jak wam, ale mi się bardzo podoba, w jaki sposób wyszła. W ogóle to możecie zobaczyć, jaki mam super szkicownik, taki cały czarny, on jest kwadratowy, tak jak widać. Kwadratowy szkicownik idealnie nadaje się na mandalę, bo ta mandala po prostu lepiej wygląda, jak jest na kwadratowej kartce. Bo na przykład jak rysowałam swoje starsze mandale, to tutaj tą jedną mandalę musiałam sobie wyciąć z kartki A4, żeby było na kwadratowej, a jeszcze poprzednią mandalę wzięłam sobie, wycięłam w kształcie kółka, bo jednak jak jest mandala na takiej prostokątnej kartce, to już nie wygląda tak dobrze. Oczywiście to jest moje zdanie, ja po prostu uważam, że mandala wygląda na kwadratowej kartce lepiej. Jeszcze jedna taka ciekawostka odnośnie tego szkicownika. Nie wiem, dlaczego tak skoczyłam. Jest on z Gdańska. Koleżanka przywiozła mi go z Gdańska. Znaczy, oczywiście musiałam za niego zapłacić, no bo to jest normalne, że jak sobie coś kupujemy, to za to płacimy. Ale właśnie przyjechał praktycznie z drugiego końca Polski do mnie, do Asi Shadow. Tak właśnie było, tak było. W każdym bądź razie, no, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego filmika, tworzenie mandali Asia Shadow. Mam nadzieję, że ten speed draft wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, a oprócz tego komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!